Ta historia wydarzyła się naprawdę. Pewnego popołudnia jechałem wraz z żoną samochodem, kiedy nagle zobaczyliśmy kobietę machającą na środku drogi. Żona powiedziała, żebym nie zwalniał, gdyż kobieta może być niebezpieczna. Nie chciałem jej potrącić, więc zwolniłem do bezpiecznej prędkości, ale gdy mijaliśmy kobietę, spostrzegłem, że jej twarz jest cała w ranach. Postanowiłem zatrzymać się, aby sprawdzić, jak mogę jej pomóc. Kobieta błagała o pomoc. Krzyczała, że samochód, którym jechała wraz z mężem i noworodkiem, wpadł w poślizg i wylądował w rowie. Powiedziała, że jej mąż na pewno nie żyje, ale dziecku chyba udało się przeżyć. Kazałem kobiecie zaczekać i ruszyłem na pomoc. Zobaczyłem auto oraz fotelik na tylnym siedzeniu. Udało mi się go sprawnie wyciągnąć i wydawało się, że nie ucierpiało w wypadku. Gdy wyszedłem z fotelikiem z rowu, kobiety nie było przy naszym aucie. Kiedy spytałem żony, gdzie ona jest, ta odpowiedziała, że poszła za mną. Wróciłem do wraku, aby jej szukać i zdałem sobie sprawę, że kobieta siedząca na fotelu pasażera to była właśnie ona, jak się okazało, nieżywa.